koniec zapytam o Polsat, bo tutaj czekacie też wiele wyzwań. Wiem, że dostałaś również swój program. Przybliżysz nam? To będzie, mam nadzieję, wspaniałe ślubne show. Przygotowujemy je, jesteśmy teraz podczas zdjęć. Znowu dzięki telewizji Polsat ruszyłam w Polskę, jeżdżę po różnych miastach, pomagam wspaniałym parom. Najważniejsze dla nas było to, żeby znaleźć takich bohaterów, którym faktycznie tego ślubu do szczęścia brakuje, a jednak mają problem, żeby samodzielnie go zorganizować. No i wtedy wkraczamy my i pomagamy. I mam nadzieję, że widzom to się spodoba, bo bazujemy na takich fajnych emocjach, tych, które ja zawsze lubię. Wiesz, to jest miłość, to są wzruszenia, ale to jest takie wszystko dobre. Ostatni raz widzieliśmy się na sesji Vivy, to było wiosną. Wtedy pytałem Cię między innymi właśnie o pracę w TVN Style. Mówiłaś same ciepłe i fantastyczne słowa, no ale jednak coś zdecydowało, że przeszłaś do innej stacji. Jak to było? Co? To był dłuższy proces, natomiast ja zawsze chcę iść do przodu, chcę się rozwijać. No i tutaj stacja dała mi ogromne możliwości, pole do popisu, więc żal byłoby nie skorzystać. Nawet głupotą byłoby nie skorzystać. Okej. Czasami mówi się, że jak miałabym za czymś tęsknić, to tylko za ludźmi. Tak byłoby też w tym przypadku, gdybyś myślała o TVN Style? Na pewno. Tam była wspaniała ekipa, choć niestety teraz w TVN jest tak dużo zmian, że ludzie, z którymi pracowałam na początku i byłam najbardziej związana, już tam nie pracują. Więc tak naprawdę, jak odchodziłam, to nawet nie miałam wielu osób, z którymi mogłabym się tak, wiesz, szczerze żegnać i dziękować za długą współpracę. Bo byli wszyscy nowi.